Witamy Państwa serdecznie w 11 odcinku programu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot pod tytułem Niklotowe Rozmowy. Grzegorz Świk. Tomasz Szczepański. Tomku, dzisiaj się spotykamy, ponieważ zaczynamy, można powiedzieć, nowy rok z dużym niklotowym przytupem, a mianowicie z nową książką wydaną przez nasze stowarzyszenie. A jest to pierwszy zeszyt klasycznej pracy Etnografia Słowiańska profesora etnografa Uniwersytetu we Lwowie, Jana Kazimierza, Adama Fischera. Zeszyt pierwszy, Połabianie, jest to pierwsze, nie licząc małego nakładu z 2000 roku, wznowienie tej pracy, dzisiaj już trudno dostępnej, a w mojej opinii jednocześnie nie tylko trudno dostępnej, ale cały czas zachowującej swoje najważniejsze walory naukowe. I chciałem się zapytać Ciebie jako historyka i to historyka, który pracuje w zawodzie historycznym, jako naukowiec również. Co sądzisz o wydawaniu takich prac od strony merytorycznej? Czy wydanie po 80 latach, właściwie ponad 80 latach takiej pracy ma sens? Po pierwsze, jest to klasyka polskiej humanistyki w danym wypadku etnografii. I znajomość prac klasycznych, a to znaczy także dostęp do nich, jest rzeczą oczywistą w procesie kształcenia. Czy też popularyzacji. Z tego samego powodu wydajemy Brücknera, powiedzmy. Tak? I wiele takich nazwisk można by jeszcze przytoczyć. Po drugie, korpus źródeł dotyczących Połabian jest ograniczony i wydaje się, że nie należy spodziewać się odkrycia jakichś dodatkowych tekstów, dodatkowych artefaktów, chociaż rzeczywiście wszystko jest możliwe. I praca ta ma nadal walor informacyjny. To jest rzecz istotna. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż w okresie międzywojennym, także w okresie w jakimś stopniu powojennym, mieliśmy poza zainteresowaniem stricte naukowym, historycznym, slawistycznym, etnograficznym, językoznawczym, problematyką słowiańszczyzny zachodniej, mieliśmy do czynienia z pewnym zapleczem o charakterze społecznym miłośników, amatorów, w tym dobrym sensie tego słowa, tematu, by wspomnieć chociażby tuż powojenny Prołusz, Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc Prołusz, który był organizacją, no może nie powiem, że masową, ale kilkutysięczną. I no, działał może w specyficznym momencie historycznym, to znaczy wtedy, kiedy w 1945 roku po raz pierwszy od bardzo dawna granica państwa polskiego zetknęła się z granicą Łużyca, w sensie historycznym nawet objęła drobne skrawki tego obszaru. I wówczas pojawiły się najróżniejsze nadzieje po obu stronach Nysy Łużyckiej zresztą najogólniej mówiąc, dalszy rozwój wydarzeń, to na pewno jakoś wzmacniało zainteresowanie społeczne. Ale dotyczyło to także okresu przedwojennego. I powojenne zainteresowanie Słowiańszczyzną Zachodnią, zarówno tym jako żyjącym skrawkiem, jakim są Łużyce, jak i tym martwym skrawkiem, jakim są Połabianie, Drzewianie, Połabscy, którzy, przypominam, zatracili swój język w XVIII wieku. To trzeba mocno podkreślić, bo informacje, jakoby jakieś szczątki tego języka trwały później, okazywały się niestety, ale nieprawdziwymi. Tak czy inaczej, mieliśmy do czynienia z zainteresowaniem szerszym niż tylko zainteresowanie naukowe. To niestety zanikło. W momencie, w którym skończył się PRL, gdzie to zainteresowanie utrzymywało się na poziomie przede wszystkim jednak zainteresowania naukowego, zaistniała próba jakiejś odbudowy, można powiedzieć, zaplecza społecznego tego typu zainteresowań. Ale było to w bardzo, bardzo skromnym wymiarze, no i przede wszystkim nie posiadające zaplecza materialnego.
Dlaczego to jeszcze jest ważne, te posiadanie zaplecza społecznego? Otóż po 1945 roku państwo polskie objęło ziemie zachodnie i północne, na których była przerwa w istnieniu państwowości polskiej, ale też na skutek procesów germanizacyjnych, znanych wszystkim z szkoły średniej, przerwa niekiedy wręcz w zaludnieniu polskim i słowiańskim, tak? No bo o ile powiedzmy Górny Śląsk miał Ślązaków, Warmia i Mazury miał Mazurów i Warmiaków, ziemia bytowska miała Kaszubów bytowskich, o tyle już Pomorze Zachodnie czy Dolny Śląsk były zasadniczo poza tam jakimiś małymi skrawkami, zasadniczo zdepolonizowane i zdeslawizowane, można powiedzieć. Taka jego ludność, niezależnie od swojego pochodzenia, o którym można by tutaj mówić, ale to jest osobny zupełnie temat, jego ludność miała niemiecką świadomość narodową. To trzeba sobie mocno, mocno tutaj powiedzieć. Nowa ludność, która tam przyszła po 1945 roku, nie była zakorzeniona w tradycji tamtego obszaru. I ten brak zakorzenienia, zainteresowanie słowiańskim okresem w przeszłości tych ziem, mogło w jakimś stopniu ten brak zakorzenienia wypełnić. I do tego zresztą starano się w PRL-u nawiązywać, i te nawiązania, uważam, były bardzo pożyteczne, nie z punktu widzenia nawet propagandy PRL-u, ale z punktu widzenia czegoś, co możemy nazwać pewnym rudymentarnym interesem narodowym. Po 1989 roku tego zjawiska nie ma. Mamy nawet przeciwne sytuacje, w których lokalne społeczności nie nawiązują do słowiańskich tradycji tych ziem, a wręcz przeciwnie, starają się nawiązywać do tradycji niemieckich, przy czym ja nie mówię, żeby te tradycje wymazywać, ale zawsze, jeżeli nawiązujemy do jakiejś tradycji, no to zastanówmy się nad pewnym wyborem. Osobiście nie mam nic przeciwko uczczeniu niemieckiego wynalazcy czy niemieckiego muzyka. Ale tak jak niedawno stało się to w jednym z miast dolnośląskich, w których to uczczono pisarza, który już w dwudziestoleciu międzywojennym miał opinię zasłużoną pisarza antypolskiego, czy też sytuacja, w której to grupa szczecińskich przedsiębiorców i działaczy społecznych chciała zbudować pomnik tak zwanej Sediny, nieistniejącego bóstwa germańskiego, które według takiej potocznej wiedzy miało dać nazwę Szczecinowi, co jest nieprawdą. Ale z niemieckiego pomnika kłamstwa historycznego, bo tak to trzeba nazwać, zrobiono quasi symbol Szczecina. Tu na szczęście udało się bardziej patriotycznie myślącym samorządowcom szczecińskim tę inicjatywę utrącić. Zresztą nasze środowisko miało w utrąceniu też pewien niewielki, skromny udział. Ale to jest przecież część szerszego zjawiska. Zjawiska nie tylko braku zakorzenienia na ziemiach zachodnich, ale wręcz szukania tego zakorzenienia w tradycji wrogiej. Co może robić skutki zarówno polityczne, jak i społeczne nieciekawe. I o tym też powinniśmy pamiętać. A przypomnienie tego, że nasi słowiańscy pobratymcy mieszkali za Odrą do Łaby, a w wypadku tej Dolnej Łaby to ją w pewnym miejscu wręcz przekroczyli. Tu mówimy właśnie o drzewianach puławskich, będących tutaj tematem dziełka, które prezentujemy, jest także odtrutką na
niemiecką politykę historyczną. Niemiecką politykę historyczną, która w świadomości społecznej działa na rzecz wykorzenienia wszelkich tradycji polskich i słowiańskich na tamtych terenach. Przy czym odróżnijmy politykę historyczną od nauki historycznej. Oczywiście to nie jest tak, żeby nauka niemiecka negowała słowiański okres w tych ziemiach. Tego nie robi. Natomiast mówimy tutaj o świadomości społecznej. W świadomości społecznej tego nie ma albo jest w bardzo dalece niedostatecznym stopniu. I przypominanie Słowian połabskich, przypominanie Serbów łużyckich, przypominanie wczesnośredniowiecznego słowiańskiego Pomorza jest nie tylko działalnością popularno-naukową, chociaż oczywiście to też jest ważne, bo wiedza o przeszłości jest ważna dla współczesności, historia jest magistra vitae, ale także sprzyja odbiciu tej negatywnej polityki niemieckiej, polityki historycznej, która jest i która, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim, znajduje poparcie dużej części lokalnych elit. O tym też warto wspomnieć. To działa trochę jak odtrutka. Słowianie byli, proszę panów, nie tylko w Koszalinie i Bytowie. Mówię tu o miastach, które chciano usunąć pomniki z napisem byliśmy, jesteśmy, będziemy. I chciały to usunąć lokalne władze samorządowe, polskie. Ale byli także pod Schwerinem i pod Lüneburgiem. Co przypomina tu ciepło? Tak, bardzo, bardzo dużo zresztą Fischer pisze o Lüneburgu. Ja bym też zauważył dwa, poza oczywiście naukowym i popularno-naukowym aspektem wydania tejże pracy. Po pierwsze, w ogóle należy zwrócić uwagę na wykorzenianie poczucia świadomości i taką narzucaną nam niższość i kompleks kulturowy, jakoby Polacy przynajmniej przed 966 rokiem nie mieli żadnej tradycji, nie mieli żadnej, czy może nie tylko Polacy, co Słowianie, prawda, na tych terenach. Nie mieli do czego się odwoływać. Ta praca pokazuje, że jest zupełnie inaczej, że zjawisko słowiańskiej kultury jest czymś trwałym i mocnym. No teraz jeszcze zwrócił uwagę, że wydawanie prac par excellence przecież naukowych jest też odtrutką na tak zwaną pseudohistorię. Pseudohistorię spod znaku Wielkiej Lechii, spod znaku wszelkich bredni dotyczących historii, która miała dziać się przed dynastią Piastów, w trakcie dynastii Piastów, a także oczywiście po dynastii Piastów, gdzie oczywiście, jak wiemy, wszelkie złe siły zafałszowywały, zakłamywały i niszczyły źródła dotyczące rzekomej Wielkiej Lechii, która miała sięgać od Kaukazu, prawda, po Lizbonę, czyli taka wczesna Euroazja. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt przypomnienia Połabian. Otóż, gdy przypominamy Połabian, przypominamy Mecklenburczyków, no, Obodrytów i Wieletów, tak, którzy złożyli się na etnos, no już teraz niemieckojęzyczny etnos mecklenburski. To pamiętajmy, no dotyczy w jakimś stopniu także Sasów przecież, to pamiętajmy o sile i inkluzywności kultury niemieckiej, która to jest groźna nie tylko swoją potęgą gospodarczą oraz mogącą płynąć z tej potęgi gospodarczej potęgą militarną, ale też groźna oddziaływaniem kulturowym. Połabian nie ma. Wieletów i Obodrzyców nie ma. Oni są, ich potomkowie żyją w sensie biologicznym, co potwierdza nauka, zwłaszcza badania nad haplogrupami. To jest też bardzo łatwe do znalezienia także w internecie. I myślę, że osoby zainteresowane już te teksty czytały i te mapy widziały, albo też sobie te mapy znajdą. Ale także groźne siłą atrakcyjności kulturowej.
W momencie, gdy na skutek tego jesteśmy wszyscy w jednym bloku politycznym i bloku obronnym, to przewaga gospodarcza i przewaga kulturowa ma w rywalizacji wewnątrz takich bloków większe znaczenie niż przewaga militarna, bo tej ostatniej przecież nie można użyć, prawda? To jest w jakimś stopniu także dla nas przestroga, pamięć o losach tych ludów, które, przypomnijmy, uległy asymilacji. Jeżeli mówimy o Puławianach, no to Drzewianie Puławscy państwa nie stworzyli, ale państwo Odrytów i Wieletów, no państwo Odrytów przede wszystkim przetrwało. Mecklenburgia jak najbardziej przetrwała, dynastia przetrwała, część szlachty przetrwała, część zaludnienia, miejscowej ludności także. I po kilku stuleciach wszyscy oni stali się Niemcami, po prostu, z lokalną specyfiką, niewątpliwie istniejącą. Natomiast czy los podobny może grozić innym? No, historia jednak tak dosłownie się, tak sądzę, nie powtarza. Natomiast zwróćmy uwagę, że samo istnienie państwa i istnienie elity jeszcze niczego nie daje. To jest, odwołam się tutaj do przykładu trochę bliższego swego czasu, Gerarda Buda, bardzo wybitny polski mediewista, był pytany o państwo kaszubskie, no, chodzi o księstwo zachodniopomorskie oczywiście, którego książęta używali tytułu Dux Kasubie, między innymi, i jego elity. No, zwrócił uwagę, że można używać takiego pojęcia w odniesieniu do księstwa zachodniopomorskiego tam w XI, XII, XIII wieku, no, ale później, kiedy dobrowolnie ci ludzie porzucają swoją słowiańskość, zostają tylko imiona, to czy można ich tak nazywać? Księstwo zachodniopomorskie formalnie rzecz biorąc istniało do 1637 roku, czyli do wygaśnięcia dynastii zachodniopomorskiej, dynastii Gryfitów. Ale z fakt istnienia państwa półniepodległego, książęta ci mieli naprawdę dość dużą swobodę, zwłaszcza w okresie osłabnięcia władzy cesarskiej w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. Także z racji swojego peryferyjnego położenia, także z racji możliwości grania tutaj współpracą z Polską, to jest temat na inną rozmowę zupełnie. Ale jak widać, istnienie państwa, istnienie jakichś realnych możliwości politycznych, istnienie własnej elity jeszcze niczego nie gwarantuje. W momencie, gdy dynastia słowiańska, pomorska odeszła, większość Pomorza Zachodniego była już niemiecka. Dynastia mecklenburska potomków księcia Niklota istniała do 1918 roku, rządziła w Mecklenburgii i to jeszcze niewiele gwarantowało. Także samo istnienie struktur państwowych oraz elit, tutaj zarówno los państwa obotryckiego, czyli Mecklenburgii, czy państwa zachodniopomorskiego, pokazuje, że samo to istnienie jeszcze nie jest gwarancją. No jest oczywiście szalenie ważne, ono jest wręcz niezbędne, ale jeszcze nie gwarantuje utrzymania swojej tożsamości kulturowej i odrębności. I dlatego też warto przypominać Puławian. Tak, ja bym zakończył dwoma jeszcze małymi informacjami. Po pierwsze, uwaga, wszyscy hejterzy Stowarzyszenia Niklot. Na okładce wykorzystaliśmy obraz niemieckiego malarza Williama Krausego, który trafiwszy kiedyś na teren zamieszkany jeszcze przez Puławian, zafascynował się kulturą i tradycją puławską, łącznie z tym, że dołączył w pewnym momencie do gromady puławskiej. Także macie już wątek do tematu tego, kto nas finansuje. A jeżeli już chcemy zamówić książeczkę, książeczka kosztuje 13 zł plus ewentualna wysyłka. Zainteresowanych prosimy o informacje i wiadomości na naszym Facebooku. Przypominamy, że mamy też jeszcze pewną ilość egzemplarzy poprzedniej naszej pracy malarza, archeologa, naukowca Mariana Wawrzenieckiego, Słowianie doby przed- i wczesnohistorycznej, z dodatkiem artykułu o posągu światowida Zbruczańskiego, który cały czas jest badany. W końcu zeszłego roku skończyła się duża
porcja analiz i badań, jak również renowacji posągu z przecieków, bo na razie nie mamy pełnego opracowania z przecieków, można sądzić, że wnioskiem jest to, że jednak jest to oryginał pochodzący z IX lub X wieku, z terenów słowiańskich. Ta pozycja 25 zł, troszeczkę więcej ze względów takich, że zawiera kilkanaście czy kilkadziesiąt stron barwnych reprodukcji prac naszego zasłużonego, a niestety zapomnianego malarza i naukowca, popularyzatora też wiedzy historycznej i tradycji słowiańskiej. A my już dziękujemy. Niedługo pojawią się informacje dotyczące kolejnych dwóch zeszytów, to znaczy zeszytu o Łużyczanach i zeszytu o Polakach. Natomiast na razie jest dostępny zeszyt pierwszy. Niedługo pojawią się również informacje o kolejnych naszych spotkaniach otwartych i wykładach. A póki co dziękujemy wszystkim naszym widzom, sympatykom. Pozdrawiam serdecznie. Sława. Sława.